Cześć, cześć. Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie. Witam widzów Facebooka, widzów Instagrama. Może mi się uda trochę Was lepiej ustawić. Trochę będę krzywo i troszkę będę syplenić, bo mam jeszcze znieczulenie od dentysty, ale to nic. Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim filmem magicznym odnośnie trzęsącego się słoika na bogactwo. Jak wiecie, magia butelek, magia słoików, wiedźm ma różne oblicza. Możemy na przykład bardzo ładnie zabezpieczyć swój dom słoikiem wiedźm. Możemy. Natomiast również możemy zrobić super trzęsący się słoik na bogactwo. Słuchajcie, dlaczego trzęsący wyjaśni się na samym końcu. To jest dosyć krótki przepis, natomiast będzie wymagał zgromadzenia pewnych składników. Przede wszystkim dobrze jest wziąć słoiczek, który nie jest zbyt duży, dlatego żeby go w miarę zapełnić tymi składnikami. Fajnie go ozdobić czymś złotym, można przykleić monety również na zewnątrz, tak żeby on wyglądał bogato, bo to ma być słoik na bogactwo, słuchajcie. I teraz tak, będą nam potrzebne monety. Tutaj monet jest dowolna ilość, najlepiej gdyby były to jednogroszówki, dwugroszówki, pięciogroszówki, tak żeby można było nimi ten słoik troszeczkę zapełnić. Potrzebny nam będzie cynamon. Cynamon jest to ziele, które jest używane w magii dobrobytu. Czy okadzamy cynamonem, czy dorzucamy do woreczków mojo, czy dorzucamy do słoików butelek wiedźm, właśnie to cynamon spełnia tą rolę bogactwa. Ponadto cynamon bardzo dobrze jest używać po oczyszczaniu, tak żeby napełnił bogactwem i dobrobytem naszą przestrzeń generalnie. Także tak, jeżeli chodzi o kamienie, które będą potrzebne do tego słoiczka, dobrze mieć niewielki malachit i dobrze mieć niewielki piryt. Malachit swoją energetyką oraz kolorem zielonym przyciąga wszelkie nowe możliwości, które mogą potem tworzyć nasze bogactwo, a piryt jako złoto głupców, ale jednak zawsze złoto, powoduje, że ten złoty kolor również w naszym słoiku istnieje. Potrzebna nam będzie złota kokarda, którą zawiążemy ten słoik, ozdobimy ten słoik, jak gdyby zapieczętujemy. Dobrze by było, gdyby na tej kokardzie zawisł pentagram, dlatego że pentagram już od Babilonii używany był jako symbol pieczętujący dobra. Kiedyś ludy w glinianych wielkich dzbanach zbierały plony, czyli zboże, czyli ziarno, czyli oliwę, i pieczętowano to znakiem pentagramu z tego względu, że pentagram jest bardzo mocno zachowującym symbolem i zabezpiecza, i nie pozwala się zepsuć. Dlatego te plony i ta kokarda tutaj na naszym słoiku z pentagramem pieczętującym fajnie, gdyby się znalazła. Jeżeli nie mamy jakiegoś pentagramu pod ręką, bo przecież nie każdy ma, ja bym znalazła 1 500 000 w różnej wersji, ale to ja, to możemy oczywiście pentagram namalować na słoiku, na wieczku słoika, markerem chociażby. Dobrze by było również zaopatrzyć się w kawałki, dwa kawałki papieru, na którym na jednym piszemy własnymi słowami intencje, czyli ja jestem bogata, opływam w dostatek, moje projekty przynoszą efekty, nigdy nie brakuje mi moich własnych pieniędzy. Także tutaj własnymi słowami na jednym zwijamy jak pergamin, zawiązujemy czerwoną niteczką i też buch do słoika. I również taki skrypt runiczny zupełnie typowy na sprawy finansowo-zawodowe złożonych z run Fechu, Echwas, Hagal i Urus. To jest taki, ja wiem, że Wy będziecie mieli troszkę odwrotnie, ale myślę, że się domyślicie. Taki skrypt runiczny rysujemy na kolejnym pergaminie, również zawijamy w drobną rureczkę, zawiązujemy czerwoną nitką i wkładamy do tego słoika bogactwa.
Słuchajcie, najlepiej, oczywiście jak najbardziej naturalny papier jest tutaj polecany. Oczywiście możemy się naszą tą celulozą tutaj podeprzeć, jeżeli nie mamy czegoś innego, ale papier typu papirus na przykład, papier typu papier czerpany, papier typu pergamin, jeżeli ktoś posiada, a może i takie osoby również są, do takiego słoika na bogactwo można wrzucić. Jest to słoik działający bezterminowo pod warunkiem, że, ale to powiem na końcu. Dobrze, będziemy potrzebowali jeszcze do niego zielonych i złotych koralików, no i tą właśnie czerwoną nitkę, którą przewiązujemy pergamin. Czyli tak, monety, jednogroszówki, pięciogroszówki, dwugroszówki, jak ktoś jest z zagranicy, jakieś centusie, drobne monety. Cynamon, który wsypujemy, malachit, piryt, złota kokardka, pentagram pieczętujący, papier ze skryptem runicznym runy fechu, papier z własnymi słowami intencji, zielone i złote koraliki, które dodadzą energii i mocy, i staramy się tymi monetami, tymi koralikami, tym cynamonem dosypać ten słoik tak, żeby zostawić troszeczkę tylko miejsca. No i oczywiście pergaminy przewiązujemy czerwoną nitką. Tutaj Margolcia pyta, gdzie można kupić te kamyszki. Kochana, wpiszesz w wujka Google, wszystko znajdziesz. Teraz mamy świat otwarty, oczywiście i na Allegro, i na innych sklepach internetowych, i od ludzi, którzy po prostu sprzedają kamienie. Wszystko możemy załatwić, na szczęście w tych czasach, przez internet. Ja pamiętam, jak lata temu był kłopot z białą szałwią, z kamieniami, z kadzidłami, ze wszystkim był kłopot, a i to się magię czyniło. Także teraz świat stoi otworem, można naprawdę wszędzie. I słuchajcie, słoik zakręcamy. I jeszcze tak, kiedy go robimy? Najlepiej w dniu pełni albo w momencie, kiedy księżyca przybywa, czyli do pełni idzie. I najlepiej, jeżeli to będzie przed pełnią, bo wiecie, my mamy 14 dni od nowiu do pełni. Pierwsze 7, to ta pierwsza kwadra niekoniecznie, drugie 7 już jest dobrym czasem. I teraz cała magia w tym słoiku polega na tym, że on jest trzęsący, czyli jaki? Codziennie mamy za zadanie przejść koło niego i potrząsnąć nim. I on działa do momentu, kiedy nim trząsiemy, kiedy nie opuszczamy go na miesiąc, tydzień, dwa tygodnie. Oczywiście ja nie mówię, bo czasem się zdarzy jeden dzień ominąć, on nie traci wtedy swojego magicznego znaczenia, ale staramy się nim cząsnąć jak dobrą nalewką, jak najczęściej. Pamiętajcie, że każde talizmany ładujemy i to jest tak, że często w określony sposób. Jedne talizmany perfumujemy, inne traktujemy śliną, inne krwią, inne moczem, inne zakopujemy i tam już ta energia gdzieś w tej ziemi się zadziewa. Natomiast trzęsący się słoik bogactwa ładujemy energią, potrząsając nim. Dlatego musi być zostawione trochę miejsca, żeby trząchnąć było jak, żeby to nie było ubite. Myślę, że przyda Wam się bardzo mocno ten przepis. Teraz jeszcze księżyca ubywa, ale wydaje mi się, że... Czekajcie, to mi się nie będzie wydawać, ja tu sobie... Kiedy my mamy pełnię? 30 w środę, słuchajcie, czyli po Wigilii, a w ogóle mam wrażenie, że i Wigilia, i pierwszy dzień świąt, a jeszcze powiem Wam, że 27 w niedzielę, albo 30 w środę, w dzień pełni, to będą najlepsze momenty na wykonanie tego słoika bogactwa, trzęsącego się. Magia prosta, magia skuteczna, bez otwierania, bez zamykania kręgu. Jak Wam mówiłam w poprzednich filmikach tutaj na IGTV, często są rytuały, które robimy, niekoniecznie otwierając, zamykając krąg. Nie jest to magia ceremonialna, jest inna, ale równie skuteczna. Dlatego tutaj ten trzęsący się słoik bogactwa polecam 27 albo 30. Te nasze intencje tam skryte, one ciągle będą, jak ten żydek przekręcany, potrząsane. Tyle, że jest to magia bardziej wiedźmowa, bardziej słowiańska, bardziej z naszych ziem, niekoniecznie z cudzej kultury. Więc myślę, że warto taki słoik, trzęsący się słoik bogactwa zapodać, do czego bardzo serdecznie zapraszam. Ja myślę, że swój również zrobię, może zrobię go w pełni i będziemy chwalić się rezultatami naszych grudniowych, vlogmasowych działań.
Mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się przyda. Ja Was oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam i widzów z YouTube'a wróć, z Facebooka i widzów z Instagrama. Przepraszam za lekkie seplenienie, ale tak jak mówię, mam jeszcze pół twarzy znieczulone, także świetnie, ale swoich bogactwa trzęsący się szczególnie musi być. Także buziaki dla Was i do zobaczenia. Widzowie Facebooka, buziaczki.